obchodzimy dziś 80. rocznicę śmierci w walce z Niemcami majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala. Jednej z najważniejszych postaci w naszej narodowej legendzie. Postaci, która była symbolem nieugiętości, niezłomności, wierności przysiędze. Major Hubal powiedział, że nigdy nie złoży broni, że nigdy nie zdejmie munduru. Wiedział, że ten mundur noszony przez niego i noszony przez żołnierzy oddziału wydzielonego Wojska Polskiego daje Polakom nadzieję. Nadzieję na to, że Polska odzyska niepodległość. Stał się major Hubal pierwszym partyzantem II wojny światowej. Stał się tym pomostem, tak jak marzył zresztą, żeby było, między jesienią a wiosną. I był też człowiekiem, który pozostawił nam niezwykle ważne przesłanie. Przesłanie, które jako olimpijczyk mówił, ale które jest aktualne również w dzisiejszych czasach. Mówił, że w życiu jak przy skoku trzeba serce przenieść za przeszkodę. W ten sposób major Hubal mówił, że nie ma rzeczy niemożliwych. I faktycznie, patrząc na jego życie, możemy powiedzieć, że nie warto poddawać się. Warto przenosić serce za przeszkodę.